Ta piosenka, którą zaśpiewamy teraz, jest najzupełniej autentyczna. Ona jest znaleziona, jak ja mówię, pod szafą gdzieś w Pensylwanii, w jakimś starym śpiewniku. Ona chyba, świat nie słyszał tej piosenki, proszę Państwa, z 200 lat, w związku z czym musimy ją pięknie zaśpiewać. Zaśpiewają chłopcy, panie śpiewają ostatnią zwrotkę o szlachcicu na Ogierze, a chłopaki śpiewają Krakowiaka. Jak Krakowiak, ty Krakowiak, i cóż z tego będzie, jeśli oba będziem siedzieć jak kury na grzędzie, jeśli oba będziem siedzieć jak kury na grzędzie. Niebo się zastędzie moje, przejdziem na boje, bo przez odniesiemy blizny wszak do dały czysty. Użycie nam tu barwiste formy w kliczyste, a o każdej się powali po tysiąc poznali. Dala moja, dala, ojczyzna ochłana, dala moja, dala. Dzieje twojej ziemi, na grobowcach czytaj. Na grobowcach czytaj. Więcej fortepianu do odsłuchu prosimy. Mamy gości. Bardzo prosimy panią Ernestynę i całą załogę, która zdaje się, że z Australii tutaj do nas przybyła. Prosimy bardzo tutaj do mikrofonu. Pomóżcie tam, żeby... Halo? Pani Ernestyna wyjaśniła, co to za delegacja. Delegacja niezwykła, bo i okazja niezwykła. Nie mieliście prawa świętować dzisiaj bez nas. My też rodacy, ale z Australii i z naszymi aborygeńskimi przyjaciółmi, którzy są tradycyjnymi kustorzami, właścicielami Góry Kościuszko! Nasi przyjaciele, kochaniko! Panie Ernestynie, to są właściciele Góry Kościuszko. Ale nie kłócimy się o tą górę, nie, nie, wszystko jest okej. No. Proszę Państwa, tak, witamy wszyscy. Tutaj mamy Iris i mamy Michelle. Obydwoje reprezentują plemię klanu Daligo, którzy są tradycyjnymi kustoszami Góry Kościuszki. Nasi przyjaciele tutaj przyjechali, proszę ich przywitać i pomachać rękami. O, dziękujemy, dziękujemy. Jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy z wami, możemy z wami tutaj śpiewać. No to śpiewajmy, proszę bardzo, do wspólnego zaśpiewania z aborygenami, bo tak mogę powiedzieć chyba. Z plemienia, jakiego plemienia? Garigo. A co to oznacza, to ten Garigo? Nazwa. Genderbreak, Krakow. Dobrze, ale co to znaczy nazwa tego plemienia? My jesteśmy plemieniem Krakusów. We don't know what Garigo exactly means, but what we've learned just a few days ago during a gala in Sydney, where wicemarszałek Senatu, pani Maria Koc, była z nami. Mów po polsku. No to właśnie, się poważnie, coś nie tak. I była mowa o tym, myśmy się dopiero dowiedzieli, że łączy nas orzeł. Mianowicie ich klanowy totem to jest orzeł i nasze godło państwowe jest orzeł. I syn auntie Iris, Jesse, nieobecny, gdzieś tam się chowa po kątach, powiedział do mnie dzisiaj, mówi, to po powrocie będziemy się nawzajem edukowali w swojej kulturze. Ja mówię, dobra, robimy seminarium, wasz orzeł, nasz orzeł i opowiadamy. A on mówi, a ty wiesz, że to nie jest przypadek? A teraz dajcie nas pieśń. Tu tłumaczę od razu naszą rozmówczynię. No, bardzo się ciężko rozmawia do góry nogami, prawda, bo w Australii było po australijsku, a przyjechała do nas i troszkę ma do góry nogami. Zmęczeniu nie tylko podróży, bo to tak prawie 3 dni w podróży, 4 dni na konferencji, teraz trzeba znowu jechać, więc nie dospanie, zmęczenie, wykończenie, ale konferencja była prima. Niech żyje profesor Rokosz. Dobrze, śpiewamy, słuchajcie, następna piosenka. Mam pomysł, proszę Państwa, w takim razie zaśpiewajmy piosenkę numer 10, bo ta piosenka dotyczy tego, że wszyscy kochają Kościuszkę. Dobrze, przekładamy piosenkę, gdzie do 9 wrócimy, śpiewamy 10. Zostańcie z nami. Halo, chodźcie, chodźcie. Ona jest prostsza, możecie śpiewać. Nie musicie śpiewać. Nasz Kościuszko dzielny był... Postójcie, popatrzcie się na nasze plemię. Ona jest... Nie zaginie nawet nasło, ani pan.
kościuszko dzielny był. Dzięki wam wydane razem na tej płycie, nie mówiąc o tym, że i mój film o Kościuszce znalazł się również tutaj na tych płytach. Wielkie dzięki i miłego oglądania, kochani Krakusy. No tak się złożyło, że tam dali na to pieniądze, napisaliśmy jako Biblioteka Polskiej Piosenki, w ministerstwie się pochylili, jak się mówi. No i dzięki temu mamy to wydarzenie. Nie ma Polski bez Kościuszki, chociaż minął czas już ma. Kto historii przeszedł dróżki, zawsze znajdzie jego ślad. Bez Kościuszki cóż by było, cały naród już nie ten, czy by wolność się wyśniła i czy spełniłby się sen. Każdy jemu był ziomalem, choć mu nie był krewnym wcale. Z ordynansem czarnoskórym raz podzielił się mundurem, chociaż nieco wbrew swej woli, lecz gdy ujrzał, to pozwolił chodzić w generalskiej szacie i do sługi mówił: bracie. Imię Kościuszki jeszcze nie je na mapach naszych. Rycerz czystości, przyjaciel ludzkości, imię Kościuszki zawsze. Hej, 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 my razem z tobą.